Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Ze mną zawsze tutaj występował redaktor Rafał Woś, ale dzisiaj mam innego gościa, proszę Państwa. Dzisiaj postanowiłem zaprosić scenarzystę, czy jednego ze scenarzystów słynnego filmu Gierek, który jeszcze nie jest słynny, bo jeszcze nie wszedł na ekrany film. Ale właśnie wchodzi. Ale wejdzie. Niech się Pan nie wtrąca, jeszcze Pana nie przedstawił. Niech Pan nie pokaże, co jego na razie. Jeszcze nie wszedł, proszę Państwa. I ten scenarzysta też ma podobne nazwisko tego Rafała Wosia. Nazywa się Woś. Ale imię ma Rafał. I to jest ten scenarzysta, jeden z trzech scenarzystów, ten właśnie. Dzień dobry, witam. Ja witam Państwa, witam Ciebie, gospodarzu. Ale się ubrał, widzieli Państwo, jak się ubrał. Ubrał się chyba trochę na Gierka jakby. Czemu Pan w ogóle nakręcił napisał scenariusz do tego filmu o tym komuchu Gierku? To jest interesujące, czy to takie aktualne jest średnio, gdyż on umarł w 2001, to jest 21 lat temu. I to, że co to tak jakaś, że to jest jakaś taka postać pozytywna według Pana? Czy... Ilekroć Pan, Panie redaktorze, zapyta Polaków. Panie scenarzysto. O to, kto był największym polskim politykiem, postacią XX wieku, to zawsze wymieniane będą te same nazwiska. Będzie Piłsudski, Jan Paweł II, Lech Wałęsa, Wyszyński i Gierek. Zawsze ta ale w tej kolejności, piątka, w tej kolejności, różnie. Na przykład był taki sondaż w 2004 roku i to zorganizowany przez Gazetę Wyborczą, przez TVN, przez Radio Z, w którym Gierek zwyciężył. Był wskazany przez uczestników tej ankiety jako najważniejsza postać polskiej polityki XX wieku. I teraz spójrzmy. Każda z tych postaci, Piłsudski, w ostatnim czasie dwa filmy co najmniej na jego temat powstały, takie biograficzne lub trochę biograficzne. I też słaby ten film. Jan Paweł II, Wyszyński, Wałęsa, wszyscy byli bohaterami filmów, a o Gierku jakoś filmu dotąd nie było. Postanowiliśmy tę lukę wypełnić, też tak dając ludziom możliwość zapoznania się takiego bliższego z tą postacią, no bo jest to postać z jednej strony bardzo przez Polaków ceniona, tak instynktownie, jak zapytasz ludzi w różnym wieku, zwłaszcza starszych, o Gierka, to pierwsza reakcja będzie bardzo pozytywna. Będzie to, ach, za Gierka to było. To nie jest przypadkowa reakcja. To nie jest tak, że ktoś kazał tak ludziom myśleć. Wręcz przeciwnie, przez całe lata 80. wmawiano ludziom, że Gierek to był złodziej, zadłużył Polskę i tak dalej, i tak dalej. A mimo to Gierek wciąż cieszy się tym takim podskórnym sentymentem wśród Polaków. I ten film będzie szansą na skonfrontowanie się z tą postacią. Oczywiście, że to nie będzie tak, że to będzie laurka. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. No, Gierek jest postacią, był politykiem, tak? Jak każdy polityk popełniał błędy, jest odpowiedzialny za aparat represji PRL. No, oczywiście. Czy wszystkie inwestycje Gierka były słuszne? Nie wszystkie były słuszne. I tak dalej, i tak dalej. No ale jednak ja w ogóle chciał, żebyśmy się rozprawili z tak zwanym mitem Gierka. Żebyśmy porozmawiać, no bo to nie jest mitologiczna postać, prawda? O mitologii to można o Zeusie mówić, tam istniał, nie istniał, można wierzyć lub nie wierzyć. A Gierek, no to jest 557 zakładów w bardzo różnych miejscach w Polsce i to nie tylko w dużych miastach, ale jak zaczniemy wymieniać. Lęborg, Przasnysz, Świebodzice, Miastko, Września, Czaplinek, Peplin, Pionki, no Wrocław, Małogoszcz. Wszędzie jak tam pojedziesz, no to tam są ślady, realne ślady Gierka. Gdyby nie dekada Gierka, to te miejsca byłyby inne. No ludzie to pamiętają. Tak, pamiętają też to, że nabrał kredytów, a potem jak już nabrał tych kredytów, to potem trzeba je było spłacić. Pamiętają też to, że zostawił nas w katastrofalnym stanie. W 1980 roku przestał rządzić, bo dostał nagle zawału serca w nocy. Nie wiem, czy pamiętasz, on siedział sobie w nocy, pisał, pracował tam nad czymś i dostał zawału serca. I go zabrali go do szpitala. Jak go zabrali do szpitala, to już nigdy nie wrócił do polityki, bo już brać partyjna wiedziała, że facet jest skończony, bo po prostu tak rządził Polską, że tak ją zadłużył, że w roku 1980 wybuchły wszystkie strajki. No dobrze, no sami Rosjanie mówili, że to przez Gierka powstała Solidarność, a Solidarność to dopiero była socjalistyczna z tymi wszystkimi. To porozmawiajmy więc o tym. Jeżeli na przykład mnie byś spytał o to, co ja sądzę o Gierku, a jeszcze Gierka pamiętam, bo jestem z tego starszego pokolenia, to ja go pamiętam po prostu z tym jego jeżem okropnym na głowie i te jego gadki takie pseudorobotnicze, bo przecież on sam mówił, że był górnikiem. No był górnikiem we Francji, rzeczywiście. On z górniczej rodziny pochodził. Wiem, czytałem o nim, widziałem, jakby się też trochę dowiadywałem i to jest absolutnie negatywna postać, która po prostu nabrała kredytów, pozwoliła państwu, żeby Polacy przeżerali te pieniądze, a potem się okazało, że się nie spisał
spina, proszę Państwa, bo proszę Państwa, w socjalizmie się nigdy nie spina. Socjalizm to jest taki ustrój, że się nie spina. Jakiś czas się spina, jak się weźmie pożyczkę na przykład, albo jak się zabierze tym, którzy zarobili, to się spina, a potem przychodzi taki na przykład Gierek i się właśnie nie spina. A Gierkowi zaczęło się nie spinać już w roku 1976, proszę Państwa, w Radomiu przede wszystkim, gdzie doszło do pacyfikacji robotników. Dobrze, ale dziękujemy już dobrze, Pozostawię twoje cierpkie uwagi na temat Jerza Gierka jako przejaw czystej złośliwości wynikającej z ograniczeń natury, którym wszyscy podlegamy. Pomówmy o faktach, prawda? Ileż to słynne, straszliwe gierkowskie zadłużenie wynosiło pod koniec dekady gierkowskiej w stosunku do PKB? Wynosiło tyle, że trzeba było wprowadzić kartki na cukier. Wynosiło, drogi panie, wynosiło 10% eksportowego. Proszę Państwa, musieliśmy zadłużenie Państwa, sprowadzać Polski. Smalec. Musieliśmy. Ale drogi panie, porozmawiajmy. Nie zakrzyczy pan faktów. Zadłużenie po epoce Gierka. Po epoce Gierka wynosiło, proszę Państwa, straszliwe 10% PKB. Czy mam przypomnieć, ile teraz wynosi zadłużenie takich krajów jak Grecja? Ponad 100 chyba. Grecja ponad 200, Włochy 180, Polska pod 60 podchodzi, Gierek 10%. I co to za współczynnik? 10% PKB. Chce pan porównać, jak się żyje Grekowi teraz, a jak się żyło... Nie, chcę tylko pokazać, że ta cała opowieść o tym straszliwym zadłużeniu gierkowskim jest po prostu nieprawdziwa. No 10% wobec PKB to nie jest duże zadłużenie. To jest wręcz małe zadłużenie. Właśnie porównując z tym, co jest teraz. Powiedziałeś, że kredyty zostały przejedzone. No nie jest to prawda. Znowu jakaś taka opowieść dziwnej treści. Bardziej powtarzasz teraz pewne stereotypy, które zostały przez rywali, następców Gierka puszczone w obieg i potem powtórzone przez Solidarność, bo były wygodne. No ale zobaczmy. W latach 1971-1976 55% kredytów szło na inwestycje, a pozostałe 30% na import komponentów do produkcji przemysłowej, czyli zaledwie 15% na import pasz i dóbr konsumpcyjnych, czyli zaledwie 15% tych kredytów można uznać za przejedzone. Oczywiście, troszeczkę się to zmieniło po 76 roku, ale tylko nieznacznie. Nadal nowe inwestycje i kupno komponentów do inwestycji to było ponad 80%, a konsumpcja nadal tylko 15%. Przekonałeś mnie, absolutnie jestem pod wielkim wrażeniem tego całego Gierka. Ze mną jest jeden mały problem, bo ja nie 2,5 muszę... 2,5 miliona mieszkań, które zbudował i w których mieszka co szósty Polak, a może elektrownie, którymi się grzejemy i które dostarczają nam ciepło, takie jak Bełchatów, Kozienice, Jaworzno 3, Dolna Odra, Rybnik, Połaniec, Wodne w Żarnowcu i Włocławku, a może centralna magistrala kolejowa, może zelektryfikowane 2000 kilometrów linii kolejowych. A może jeszcze coś innego, może sięgnijmy do mojej pamięci, bo pan jest ode mnie dużo młodszy, bardzo dobrze, pięknie pan wygląda, ale moja pamięć starcza. Ja się urodziłem w 1968 roku, proszę państwa, i w roku 1976 miałem lat 8, proszę państwa. Ja dużo jako już ośmiolatek, Sławomir Jastrzębowski, dużo z tego pamiętam. Wiedział, to było fantastyczna potrafił w sklepie, proszę państwa, było coś, ale nie wiadomo co. Kolejki były gigantyczne. Na mieszkanie czekało się Sławku, latami. Ale jak to złożyliśmy, teraz, proszę państwa, jak złożyliśmy... Dotykamy bardzo ważnego problemu. Dotykamy bardzo ważnego problemu. W mieście Łodzi, wspomnienia, robotnicza. Wspomnienia o... Jak? Proszę państwa, wspomnienia o PRL-u zazwyczaj dotyczą lat 80. te takie najgorsze. I to rzeczywiście tak jest. Na przykład kartki. Nie 80. Ja mówię o 70. latach. Tak, ale za Gierka rzeczywiście wprowadzono kartki na cukier w 76. roku. Była to decyzja premiera Jaroszewicza, podjęta zresztą pod wpływem jego takich grupy doradców ekonomicznych, z których jeden to na przykład był Leszek Balcerowicz, późniejszy minister finansów. To mało znany fakt. Ale
kartki na wszystko, czyli na proszek do prania, na alkohol, na benzynę i tak dalej, to są dopiero lata 80. To jest dopiero rządy generałów. Tak samo jak zadłużenie polskiego państwa. Z 20 miliardów w roku 79 zrobiło się 50 miliardów w roku 89. Więc jeśli mówić o zadłużeniu, to nie o gierkowskim zadłużeniu, tylko o zadłużeniu generałowskim. Mówiliśmy tu jakiś czas temu o juncie wojskowej, czy huncie wojskowej, która rządziła Polską po 81 roku. I to raczej ich fatalna polityka gospodarcza doprowadziła do krachu, ale oni sprytnie, oczywiście by nie powiedzieli, że to my jesteśmy winni, tylko zrzucili to na swoich poprzedników. Bardzo, ale to bardzo podoba mi się twoje podejście takie, że a co ty mi będziesz mówił, co ty pamiętasz z tego czasu swoją pamięcią własną, absolutną swoją, bo to jest nieważne, bo ja pamiętam, co było napisane. Otóż to, co było napisane, to było napisane. Ja ci powiem tak, poziom życia w Polsce i na zachodzie Europy to była przepaść. To, co zrobił nam, to, co jakie długi nas, oczywiście ja wiem, że to powiesz Paweł Bożyk, ekonomista Gierka, przekonuje w swoich książkach, że to się prawie mogło udać. Rzeczywiście, prawie się mogło udać, ale się prawie nie udało. Te inwestycje były złe, bo w ogóle socjalizm, który nie jest nastawiony na przykład na zysk, tylko jest nastawiony, żeby ludziom było po prostu tak dobrze wszystkim, żeby im rozdawać, nie? Że sam Gierek, który myślał tylko o przemyśle ciężkim, bo on leży huty i górnictwo generalnie, on się po prostu na tym nie znał. To był laik, on się nie znał na zarządzaniu. Oni się w ogóle nie znali na zarządzaniu, bo skąd się mogli znać? I mieliśmy potem, proszę Państwa, w roku 76 apoteozę tego wszystkiego. To znaczy mieliśmy Radom, gdzie, proszę Państwa, katowano ludzi. Te ścieżki zdrowia to były w Radomiu. Katowano ludzi za rządów Gierka. Torturowano ludzi tak, że to wtedy powstał KOR, może nie wszyscy o tym pamiętają. To Macierewicz wtedy razem z Kuroniem powołali KOR, Komitet Obrony Robotników, proszę Państwa. List 14 Olszewskiego to też był za czasów Jaruzelskiego. Jaruzelski był wtedy drugoplanową postacią. Jaruzelski dopiero w roku 80 przyjdzie i będzie go wysadzał z konia, tego Gierka, bo ten Gierek okazał się, on ten Gierek dalej by był tym swoim Gierkiem i dalej byłby szefem tego komunistycznego państwa, gdyby umiał rządzić. Ale to wszystko się przewaliło w roku 1980, proszę Państwa. Jeszcze jedna postać. Ksiądz Roman Kotlarz, proszę Państwa, zmarł. On był kapelanem robotników. Zmarł skatowany przez esbeków w 76 roku, proszę Państwa. Gierek jest naprawdę piękną postacią, tyle, że nie bardzo. No ja powiedziałem już Państwu na początku, że ten film oczywiście nie będzie czarno-biały. No mówimy tu o postaci realnej, historycznej, o polityku, który prowadził politykę różnoraką. I oczywiście jako pierwszy sekretarz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej ponosi odpowiedzialność za taką ogólną, za działanie aparatu represji, ale nie należy zapominać, że akurat te resorty, które tę politykę prowadziły, były wtedy w rękach jego głównych wrogów, którzy to wrogowie zostali potem jego następcami i przyczynili się bardzo mocno do tego, żeby go z siodła wysadzić, więc nie umniejszam w niczym tego, o czym powiedziałeś, natomiast o tym Kania też musimy pamiętać. Kania został jego następcą, wyhodował na swojej piersi, sam Gierek wyhodował na piersi swoje. Musimy też pamiętać o tym, że jednak czasy Gierka to jest największe w historii PRL-u otwarcie na rozmowy z Kościołem. Wiele rozmów z Wyszyńskim na przykład Gierka się odbyło. Zresztą to też jest ważnym tematem w naszym filmie, ale chciałem ci powiedzieć o tych inwestycjach, bo powiedziałeś, powtórzyłeś też bezwiednie, bo mam wrażenie, że mówiąc o Gierku powtarza się bezwiednie wiele mitów puszczonych w obieg i tak w tym obiegu utrwalonym. I ja wiem, że to jest dysonans poznawczy się z tymi mitami mierzyć, ale trzeba je obalać, jak mówię, żeby wracać na ziemię, żeby mówić o realnych sprawach. No powiedziałeś coś takiego, że Gierek inwestował głównie w przemysł ciężki. To jest nieprawda. Inwestycje Gierka były po pierwsze rozłożone na bardzo wiele dziedzin, bo to są i fabryki domów, i fabryki odzieżowe, i chłodnie, i zakłady elektroniczne, fabryki mebli, elektrownie, fabryki samochodów, cementownie, elektrociepłownie, kopalnie węgla też, ale to nie jest tak, że wyłącznie w tych dziedzinach on inwestował. Mało tego, bardzo wiele inwestycji gierkowskich w tych najbardziej przyszłościowych dziedzinach, takich jak motoryzacja, elektronika, energetyka, one jako pierwsze po 89 roku zostały sprzedane zagranicznej konkurencji, która weszła i natychmiast wzięła to, co było najlepsze, żeby wygasić potencjalną konkurencję. A to raczej mówi pan o Balcerowiczu. No tak, później.
To, co jeszcze jest ciekawe, że te inwestycje gierkowskie, one nie były skupione tylko w dużych miastach. To było bardzo różnorodne, równoważne rozwijanie różnych miejsc w Polsce. Dziś byśmy powiedzieli również tej Polski B, czy nawet C, która jest taka, w kapitalizmie była taka zaniedbana i się dorobiliśmy bardzo dużych nierówności. Dziś mamy bardzo wiele takich miasteczek. Nawet ta reforma administracyjna Gierka, czyli 17 województw, zmiana w 49, i dowartościowanie pewnych takich średnich miast wojewódzkich jak Piła, Częstochowa, Wałbrzych. Ta trauma, która potem przyszła po tym, jak zabrano tym miasteczkom status miast wojewódzkich, a jednocześnie przemysł też im zlikwidowano, no, stanowił, no, pokazywał, co by było, gdyby Gierka nie było. No, w gruncie rzeczy pytanie o Gierka to jest proste pytanie. Czy biednemu, bo Polska była krajem biednym, zniszczonym podczas II wojny światowej w sposób niebywały, czy biednemu wolno marzyć o lepszym jutrze? Czy wolno mu inwestować? Czy wolno mu się rozwijać również przy pomocy kredytów? Czy też jak się jest biedny, to całe życie się będzie biedny i nie można nawet sobie wyobrażać lepszego jutra? No, Gierek próbował rozwijać ten kraj, tak jak mógł, w oparciu o takie, jak miał zasoby, z wieloma sukcesami, z wieloma też porażkami i potknięciami. O tym jest ten film i o tym jest ta postać. Znaczy, jakby ta postać to jest właśnie ta polska historia zawieszona jednocześnie między wschodem i zachodem. Między tym wschodem, który trzyma nas, tym niedźwiedzim uścisku, a zachodem, który już bardzo chce nam tutaj swoje produkty sprzedawać i pieniądze pożyczać. A z drugiej strony jest to pytanie o to, czy biedny może marzyć. No, moim zdaniem może marzyć. Może marzyć. Ja jestem biedny, marzę, proszę Państwa. Nie wolno człowiekowi odbierać marzeń, a co dopiero narodom. Nie można odbierać narodom marzeń. Jak będę bogaty, to kupię sobie dużo cukru i kiełbasy bez kartek, bo to teraz już można bez kartek. Proszę Państwa, ja nie wiem, o kim teraz słyszeliśmy. Słyszeliśmy o kimś podobno jak Edwardzie Gierku, ale ja znam zupełnie innego Edwarda Gierka. Ja znam Edwarda Gierka, który zaczynał rządzić w roku 1970, proszę Państwa, dlatego zaczynał rządzić, że podwyżki cen żywności były tak olbrzymie, że robotnicy wyszli na ulicę i zaczęli po prostu walczyć z władzą komunistyczną ludową, proszę Państwa. To było w roku 1970 i w roku 1970 te wydarzenia wyniosły Gierka do władzy, bo Gierek był swój robotniczy. On nawet zjeżdżał sam własnoręcznie, własnym ciałem zjeżdżał do kopalni. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, bo tam ci robotnicy byli, górnicy byli zdenerwowani na władzę i chcieli wszystkich tam zamordować i wrzucać do szybów, a jak on zjechał, to powiedział, że ale zaraz, chwileczkę, przecież ja jestem z tej kopalni, w tym sensie, że mój ojciec zginął w tej kopalni. Bo rzeczywiście ojciec Gierka zginął w tej kopalni, do której Gierek zjechał. Ale proszę Państwa, rok 1970 i ten rok 1970 po 6 latach tych cudownych inwestycji, o których w tej chwili słyszeliśmy, ten rok powtarza się 6 lat później. To znaczy w roku 1976 on się powtórzył w Polsce. Wtedy Jaroszewicz, czyli pierwszy człowiek, najważniejszy człowiek zaraz po Gierku, wprowadza podwyżki cen żywności, tak, nawet do 70%. Tak. Robią ten sam błąd. I to jest wielki błąd. Mimo tego, co mówi Breżniew, i potem Breżniew w Berlinie każe Gierkowi cofnąć te podwyżki. I cofają te podwyżki dopiero wtedy, kiedy robotnicy wychodzą na ulicę. Czyli tak, rządy i inwestycje Gierka, te genialne podobno rządy Gierka, dały to, że po prostu kompletna klapa. Trzeba było podwyższyć o 70% ceny żywności, niektórych artykułów żywnościowych, to proszę Państwa. A ten cały piękny, o którym pan redaktor scenarzysta mówił nam, ten cudowny case związany z rozdrobnieniem Polski, te 49 województw z tych 17, był zrobiony z jednego powodu, proszę Państwa. Otóż z takiego powodu, że Gierek w ten sposób wykończył swoją konkurencję. Tych baronów po prostu w tych 17 województwach rozdrobnił na 49 i mógł nimi... No tak, proszę Państwa, Sławomir Jastrzębowski miał wtedy 8 lat, więc doskonale wiedział. Mógł nimi rządzić. Być może nawet chciał. Edward Gierek radził się go w tej sprawie. Nie, no proszę Państwa, no, ale bądźmy poważni. No, ten rok 76 i błąd, który wtedy ekipa Gierka podejmuje, czyli odchodzi od tego takiego gierkowskiego kursu na rzecz innego kursu, jest też pokazany w filmie. I to jest, to pokazuje właśnie dobra, tę postać pana, między tym... błędami a słusznymi dobra, decyzjami. Dobra, proszę pana. Reżyserem jest Michał Węgrzyn. Nie wiem, jaki miał pan wpływ na obsadę, ale Gierka grał Michał Koterski.
Koterski. Michał Koterski to jest dla mnie komik, ja lubię faceta oczywiście, komik, który ma problemy z alkoholem, który ma problemy z narkotykami, sam to mówiłem, a teraz ostatnio przeszczepił sobie podobno włosy. Rozumiecie Państwo? Jezu, to już to narkotyki. I znów ta dzika zazdrość Sławomira Jastrzębowskiego nie pozwala mu zaślepia jego osobę. Ale nie, że do roli. Nie, ale spokojnie, bo jesteś, widać, pojechał chyba do Turcji i ma teraz sierść na głowie. Tak, rozumieją Państwo? Średnio, facet, jesteś tak średnio na bieżąco, jeśli chodzi o ploteczki. Sierścią na głowie. Otóż Michał Koterski akurat o swoich problemach z alkoholem i narkotykami mówi dość otwarcie, ale mówi o nich w czasie przeszłym. To jest jednak człowiek, który też nie ukrywa tego, że ale gratulujemy i trzymamy kciuki, trzymamy się od paru lat, z tego co wiem, za niego kciuki. Czy jest aktorem, który dźwignął tę rolę? Ja widziałem film, moim zdaniem tak, ale każdy powinien sobie wyrobić sam opinię na ten temat. No to jest rzeczywiście dla aktora Michała Koterskiego ta rola to jest szansa na przełom. Rzeczywiście jest ale się tak, kojarzy z Gierkiem? Kojarzy się panu z Gierkiem? Wiesz co, jak ja znam wiele osób, które już widziały film i reagowały przed jego obejrzeniem tak jak ty. To znaczy mówili, nie no Koterski w tej roli, jak, ale w ogóle o co chodzi. A potem widzieli już po 3 minutach on stawał się tym Gierkiem. On ich przekonywał. Dobrze. Obejrzę sobie ten film. Zobaczcie, trudno powiedzieć. Dla każdego aktora jest taka rola w życiu, która może stanowić przełom i od tego momentu, w tym wypadku Koterski może przestać być Miśkiem, a zostać Michałem. Daj Boże, żeby ta rola tak, była taką rolą. Według ciebie Koterski daje radę, tak? Według mnie jak najbardziej. Mamy też wielu innych znakomitych aktorów. Małgorzatę Kożuchowską. Małgorzata Kożuchowska, proszę Państwa, gra Stanisławę Gierek, czyli tą, co ciągle tak latała do Paryża się czesać, nie? Ten temat jest również, ta plotka jest również poruszona. A wtedy były trwałe fryzury. Wiecie Państwo, jak wyglądają trwałe? Jak ktoś ma trwałą, to wygląda tak samo jak ja, tylko że jakby miał większą głowę, nie? Że też jest tu i tu włosy są wszystkie takie, to ma trwało. Antoni Pawlicki, Rafał Zawierucha, świetni Cezary świetni Żak też gra. Cezary Żak. Leonida, uwaga, Cezary Żak gra Leonida Breżniewa. Jan Frycz. I całują się tak. Tak się całują. No pójdźcie Państwo do kina, nie odkładajcie tego na następny weekend, zróbcie to teraz. Dobra, jakieś pieniądze za reklamę muszę wziąć, nie? Bo tutaj reklamujemy ten film, z dwie dychy weźmiemy, nie? Dobra. Zrób biceps. Dobra, biceps zrobię. Proszę Państwa, zmieniamy temat. Jaki Pan temat proponuje teraz? No, sprawa jest poważna, bo byłem, proszę Państwa, na koncercie muzyka rockowego, legendy polskiego rocka. Tak, dobrze mówię, rocka? Dobrze, no. Roka. I na tym koncercie publiczność zaczęła skandować. Skandowali... Brawo, rok. Nie. Jebać PiS. I część sali skandowała, część nie. A sam wokalista tak patrzył, powtórzył, powiedział, no dobra, hechać PiS. Bez większego przekonania, ale powtórzył. No i jak tak się to świadczy według ciebie? Zacząłem się zastanawiać, co to znaczy to chromolić PiS. No. Czy jakbyśmy, musimy jakiś eufemizm znaleźć, żeby... PiS. Co to właściwie znaczy? Czy to jest tak, że dosłownie ci, którzy to krzyczą, to mają na celu taką fizyczną przemoc wobec pisowców, ludzi o tych poglądach? No pewnie nie. Nie, ale to chyba niekoniecznie jest przemoc, nie? To może to jest konsensualnie. Nie wiem, czy PiS chce być w ten sposób traktowany przez tych ludzi. Teraz, czy też odwrotnie, czy jest to... No bo pewnie, gdyby na taki koncert poszedł ktoś taki bardzo antypisowski, ja nie jestem jakoś szalenie antypisowski. Ale jak czytam te twoje teksty ekonomiczne, to wydaje mi się, że szalenie jesteś antypisowski. Miło to słyszeć. Jesteś zdecydowanie w opozycji. Dziękuję. No, nie spodziewałem się takich tak słów. Żartowałem, proszę Państwa. To był żart teraz. No ale co to znaczy? Czy to znaczy, że ten PiS... E,
to teraz już po prostu wszyscy są przeciwko niemu, no ale jak się patrzy na sondaże, no to nie wynika, no to nadal mają to poparcie na poziomie tych 30% i nie jest tak, że to już jest po prostu schyłkowa formacja, które nawet na koncertach po prostu wszyscy krzyczą, że to musi się rozpaść. Czy też mamy tu do czynienia z takim normalnym odreagowaniem dnia codziennego. Człowiek idzie do pracy, tam szef go prześladuje, nie wiem, idzie do domu, tam dzieci go męczą, idzie do sklepu, tam musi stać w kolejce, no nie wiem, cokolwiek, na ulicy, nie wiem, jest nie tak jak trzeba, no więc człowiek pójdzie na taki koncert i tam pierwsze, co mu przyjdzie do głowy, aha, to jest taka władza, nazywa się PiS, no to haha, PiS. Wiesz, sam Kazik miał taki okres w swojej twórczości i śpiewactwie, że on w ogóle każdą władzę, obojętnie jaka to by była, on miał taki też romans ze Świadkami Jehowymi, on, Kazik, i obojętnie jaka to by była władza, czy taka, czy szmaka. To jest nieprawda. Ale nie, on generalnie był anarchizujący. Ja wiem, tylko mnie to denerwuje, bo ja to uważam, że jeżeli to jest takie... PiS jest władzą, to być ale może też jest... To jest jakieś takie myślenie rodem, nie wiem, z XX wieku, że władza to są ci w rządzie. Przecież władza w dzisiejszym świecie to właśnie rząd, to jest jakaś mała tycia władza w porównaniu z tymi, co naprawdę trzymają władzę. Wielkie korporacje, prawda? Ostatnio mówiliśmy o tych, co konta zamykają w mediach społecznościowych partiom politycznym albo prezydentowi USA. To jest prawdziwa władza. Czyli oni powinni krzyczeć Facebook na przykład? No. Może na następnym koncercie. Tylko ludzie z jakiegoś powodu uważają, że w ogóle jak chcą być tacy bardzo alternatywni, no to, że trzeba władzę demokratycznie wybraną. A może to właśnie nie jest wcale żaden przejaw dezynwoltury, tylko to jest przejaw takiego wpisania się w system. Jak ktoś naprawdę chce być antysystemowy, no to trzeba Facebook, nie wiem co tam jeszcze, Apple'a, Amazona, Jeffa Bezosa, znowu bronić bogatych. PiS, tak? Nie, atakuje teraz prawdziwą władzę, a nie tylko jakieś takie pikusie małe, które próbują, władza PiS to jest taka władza, która próbuje jakąś władzę mieć po latach, kiedy kolejne polskie rządy raczej mówiły, a my to nic nie możemy, w sumie to jesteśmy, tu Europa decyduje, tu korporacje decydują, tam kapitał decyduje, my to tylko tak tutaj mamy dobrze wyglądać, administrować to wszystko, ale mnie chodzi o taki przejaw, rzeczywiście jak ktoś chce być, bo ja mam wiele szacunku dla ludzi, którzy są przeciwko władzy, ale mówmy o prawdziwej władzy, a nie o jakichś zastępcach. To jest pewnie ciekawe z wielu różnych punktów widzenia, między innymi z tego punktu widzenia, o którym rozmawialiśmy wcześniej, czyli Gierek, czyli dla władzy moim zdaniem największym zagrożeniem, tak naprawdę największym zagrożeniem dla władzy, dla tej obecnej, ale dla tej z przeszłości, dla każdej władzy jest to, że ludzie zaczynają widzieć, czy ludziom zaczyna doskwierać pewien brak jedzenia, brak pieniędzy na opłacenie czynszu, brak pieniędzy na opłacenie gazu, brak pieniędzy na opłacenie energii elektrycznej. Wtedy ludzie zaczynają się buntować. Czasem ludzie zaczynają się buntować, jak we Francji przed Bastylią, bo jest im akurat dobrze, a chcieliby mieć jeszcze lepiej. No ale powiedzmy, że ten stan rzeczy jest dla bardzo różnych epok stały. To znaczy, jeżeli nie masz jedzenia, jedzenie jest w tej chwili w wieku XXI rozumiane już dużo szerzej, jeżeli brakuje ci pieniędzy, to wtedy ta władza może być zła. Obojętnie, że to będzie władza pisowska, platformerska, czy jakakolwiek inna. Dopóki ludzie mają zapewnione pieniądze, jedzenie, w czasy, jeszcze kilka innych rzeczy, no to władza będzie trwała i to widać chyba też po tym, co PiS robi, w jaki sposób stara się walczyć z inflacją. A moim zdaniem jest odwrotnie. Moim zdaniem jest odwrotnie. To znaczy jest coś takiego właśnie, ta władza, która... Ludzie nie buntują się wtedy, kiedy jest im naprawdę źle, kiedy nie mogą nawet pomyśleć o alternatywie. Wtedy się nie buntują, bo nie mają na to siły ani możliwości. Bunt przychodzi dopiero wtedy, jeśli jest taka możliwość. No zobaczmy, jak upadł właśnie PRL. No, ta Stocznia Gdańska, która jest takim symbolem, tam działały te związki zawodowe, które, od których wszystko się zaczęło. I istnienie tych związków zawodowych wewnątrz zakładu zostało, ta możliwość została stworzona przez system o nazwie PRL. To znaczy system o nazwie PRL powiedział, że pracownik musi mieć możliwość zrzeszania się w związkach i tak dalej, i tak dalej. Teraz taka Stocznia Gdańska, bunt Stoczni Gdańskiej nie byłby możliwy, bo tych związków zawodowych w ogóle by nie było, bo pracodawca by nie pozwolił na to. Powoli. Albo mnie się coś pomyliło, jeszcze albo raz, tobie. Związków zawodowych nie było, wolnych Oczywiście, związków że było, zawodowych. Nie, wolnych, to znaczy wolnych. No,
No. Pytanie o wolne związki zawodowe. No, czy teraz są wolne związki zawodowe? No, były jakieś związki zawodowe, które coś tam pomagały ludziom zapewnić. No tak, tak. Ja wiem, że ty byłeś wtedy, miałeś wtedy 180 lat i już wszystko widziałeś. Ale strasznie powtarzasz różne utarte slogany, a tu trzeba wyjść poza... wolnych związków zawodowych, ponieważ komuchy nie pozwalały. Proszę Państwa, nic nie było. Nie pozwalały komuchy robić żadnych wolnych związków zawodowych. Nic nie było, proszę Państwa, nic nie było. Podaj mi, proszę, ciężarek. Ja próbuję tu rozwinąć pewną ważną teorię. Chodzi o to, że władza, która umożliwia swoim obywatelom różne rzeczy, ona sama w pewnym sensie kręci na siebie bicz. I to jest dobrze. To jest bardzo dobrze. Na tym polega wymiana elit. Tak? Na tym polega wymiana przy władzy w systemie, czy to demokratycznym, czy niedemokratycznym. Żeby doszło do zmiany, ludzie muszą sobie pomyśleć o możliwości zmiany. Tak? A żeby sobie pomyśleć o możliwości zmiany, muszą mieć co jeść, muszą mieć co pić, muszą mieć trochę czasu wolnego. Jak są totalnie zarobieni, totalnie wygłodzeni, to buntu nie będzie. I o to mi chodzi. O to mi chodzi, że bunt przychodzi, kiedy jest trochę lepiej. Powiedziałeś to nawet na samym początku, że to jest taka zasada. Właśnie bunt przyszedł po epoce Gierka, a nie po epoce Jaruzelskiego. 76 to była epoka Gierka, to był Gierek w pełnej krasie i wtedy przyszedł bunt, Radom, Ursus, Płock na przykład. Proszę. No tak, ale czego domagała się Solidarność? Solidarność domagała się więcej, lepszego życia, tak? No różnych rzeczy. I nie domagała się tego w roku 52, ponieważ panował system dużo bardziej zamordystyczny niż 20 lat później, więc nie domagano się takich rzeczy. W 1956 roku tego, czego się domagano, to było no, może ewentualnie inny komunista mógłby rządzić i to wyniosło Gomułkę do władzy. A w latach 80. zaczęło się domagać pluralizmu politycznego, tak, żeby rozbić monopol PZPR-u na władzy. No to jest pewien jednak krok naprzód, musisz przyznać. Postulaty Solidarności były tak socjalistyczne, żeby nie powiedzieć komunistyczne. Pięciodniowy dzień pracy po chyba 55 latach na emeryturę, w ogóle katastrofa dla gospodarki. No właśnie. Będziemy jeszcze o tym rozmawiać wielokrotnie. Nie wiem, czy uda mnie się kiedyś sprowadzić ciebie na właściwą drogę, czyli na drogę tego, że trzeba zarabiać i pracować, żeby były pieniądze, żebyś to zrozumiał. Na pewno mi się kiedyś uda, a być może nie, zobaczymy. Chcę ci teraz powiedzieć, że Giertycha chcą aresztować. Słuchaj, Ziobro wystąpił, że chcą aresztować Giertycha, bo się ten Giertych nie zgłasza do prokuratury. Co ty na to w ogóle? Co w ogóle sądzisz? Bo to jest też ciekawa sprawa o tyle, że na przykład tak, że Giertych ma zostać, znaczy, że Ziobro chce, żeby aresztować Giertycha, z wniosek do sądu o tymczasowy areszt, a sam Giertych występuje gdzieś, bo nie wiadomo, gdzie Giertych przebywa. I w związku z tym, że nie wiadomo, gdzie Giertych przebywa, to prawie codziennie występuje w telewizji jakiejś, nie? I tam mówi coś. I na przykład Giertych mówi w telewizji teraz coś takiego, że on by też bardzo chciał właśnie aresztować Ziobrę i że według Giertycha, czy mecenasa Giertycha, do tego dojdzie i że ten Ziobro kiedyś odpowie przed Trybunałem w Hadze, ale jeszcze nie teraz, tylko gdzieś kiedyś później. Nie wiadomo kiedy, czyli właśnie mamy taką sytuację, że oni się chcą poaresztować, nie? Że pierwszy aresztowany będzie chyba Giertych, a ten drugi to nie wiadomo, nie? Tylko nie wiadomo, co sąd powie na to, na ten wniosek o tymczasowe aresztowanie, bo na razie sądy były takie lekko, ciężko, bardzo ciężko sprzyjające Giertychowi. Jak to w pisowskim państwie. To już kilka razy ustaliliśmy, że w pisowskiej Polsce, ale pisowskie sądy... Ale się jeszcze prawdziwi sędziowie. Ci sędziowie chyba sprzyjają właśnie Giertychowi. Nie, powiem ci zupełnie szczerze, ja jestem przeciwnikiem tego, żeby się politycy aresztowywali. Dlaczego? Nie, no to się dzieje. Zawsze coś można wtedy takiego opisać albo podyskutować, jak się... Nie, Ale w ogóle politycy się nie aresztują, zauważyłeś? No i bardzo dobrze. Że zdaje się, tylko dwie osoby zostały skazane przez Trybunał Stanu. I bardzo dobrze. Ja jestem przeciwny temu, żeby się aresztowywali. Politycy. No dobrze, dobrze. Jeszcze chcesz jakiś temat dzisiaj poruszyć? Jakiś klub głupiej książki? Przyjechać jakąś książkę głupią? A ty? Ja mam tutaj taką książkę, ale ona nie jest taka jakaś strasznie głupia. I książka się nazywa Zaczynaj od dlaczego? Simon Sinek. I to jest taka książka, którą każdemu polecam, bo to jest, proszę Państwa, jak wielcy ludzie inspirują innych. Wiesz co, ja to chyba czytałem. Ty już czytałeś wszystkie książki przecież. Ja to chyba czytałem. I on jest też na TEDzie, ale to jest akurat,
to nie jest taka głupia książka. Ja bym nawet ją Państwu chyba polecił, tego Sinka. I on jest na TEDzie, to znaczy w internecie jest ten TED. I on tam ma bardzo dużo wyświetleń. I on mówi właśnie o tym, o rodzaju przywództwa przez inspirację, proszę Państwa. Nie, że tam nagina czy coś, tylko że idea i inspirowanie innych. I, ale oprócz tego to jest tam trochę wody też, no, bo ja też przeczytałem tę książkę. A nie jest to taka bardzo głupia książka. To jest taki do klubu głupiej książki, tak trochę pasuje, ale trochę nie. To tak dzisiaj... No i teraz jeszcze ten woś scenarzysta, ja mam pytanie jeszcze do który ciebie jest na podobny koniec. Trochę do... Mi się tu bicep zerwał trochę, no ale dobra tam. I ten scenarzysta teraz robi biceps lewy. My mamy problem, woś. Sławku, bo ja ćwiczę tutaj co tydzień z tobą, ale niestety tylko jedną stronę mojego ciała, bo drugiej nie mogę, ponieważ mam mikrofon. I co ja mam zrobić w tej sytuacji? Może za tydzień tyłem usiądziemy... Nie jest, nie rób, to bez znaczenia jest w twoim przypadku. Ćwicz sobie, chodzi o to, żebyś miał dobre samopoczucie, na muskulaturę nie licz, ale aha. Nic, nieważne, nie? Ćwicz sobie, chodzi o głowę, nie? Tutaj w twoim przypadku raczej chodzi o głowę, nie o mięśnie, także... A dlaczego w moim? No bo po prostu jesteś człowiekiem zaangażowanym w stopniu takim fajnym, podobającym mi się. I aha. Ja trzymam za ciebie po prostu kciuki w tym sensie, żebyś dotleniał się. Chodzi o to, że zbyt małe ciężary podnoszę. Nie bierz tego do siebie. Nie, no nie ja mogę przynieść cięższe ciężary. No, teraz naprawdę zainspirowałeś mnie. Chodzi o to, żebyś miał bardzo dobrze dotleniony mózg po prostu i ćwicz tam lewa czy coś tam, będzie dobrze, będziemy obserwować. Jakby coś na bieżąco będziemy korygować. Ja jestem człowiekiem ambitnym. Zawsze tak było w mojej rodzinie. Ja mam pochodzenie chłopskie i u mnie... Chłopskie jeszcze teraz. Jeden górnik, moi przodkowie, jak coś takiego usłyszeli, to sobie tak zwane zawzięcie się i ja się teraz też zawziąłem i proszę Państwa, za tydzień przynoszę proszę Państwa, cięższy ciężar. Kończymy, bo ten scenarzysta chce mi przywalić hantlem. Hantel waży parę kilogramów. Nie chcemy, żeby to było na wizji. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie. To był wspaniały odcinek o Gierku.